Sięgnąć ideału. Każda epoka ma swoje ideały piękna. W latach 60. panie chciały wyglądać jak Marilyn Monroe, która miała kształtne biodra, by w latach 90. odchudzać się na potęgę i zamienić w anorektycznego chłopca. Czy warto jednak ślepo dążyć do sprostania obowiązującym kanonom piękna? Już w średniowieczu panowała moda na szczupłe kobiety. Ideał ważył wtedy około 40 kg, a do tego miał bladą cerę, jasne włosy i wysokie czoło. Widać to na obrazach van Eycka. Pod koniec XVI wieku, eteryczna dama zaczęła być wypierana przez kobiety o pulchnych figurach. A i panowie w epoce baroku również nie byli najszczuplejsi. Aż do XXI wieku ideał kobiecego piękna, choć już nie przypominał modelek Rubensa, to chudzielcem nie był. Okrągła Merlin Monroe rozpalała wyobraźnię mężczyzn. W latach 90. XX wieku powróciła moda na bardzo szczupłe sylwetki. Ten okres często nazywany jest cywilizacją głodnych kobiet. Powoli jednak zbyt szczupła kobieta zaczyna odchodzić do przeszłości. Coraz częściej anorektyczne modelki nie są wpuszczane na wybiegi, a krągła Monika Belucci uchodzi za ideał piękna. Zdarza się nawet, że chudzielce, które nie potrafią zmienić nawyków żywieniowych, robią operacje powiększania pośladków i bioder. Dążenie do ideału. Współcześni mężczyźni sądzą, że kobiety preferują szczupłych, ale muskularnych panów, więc katują się na siłowniach. Kobiety za wszelką cenę chcą mieć szczupłą sylwetkę, sądząc, że dopiero wtedy są atrakcyjne stosują kolejne diety, często doprowadzając się do wycieńczenia fizycznego i psychicznego. Każdy z nas w jakiś sposób stara się dążyć do ideału. Jest to związane z wizerunkiem, który lansują media. Dobrze jest dbać o siebie i odczuwać przy tym zadowolenie, ale próba osiągnięcia za wszelką cenę upragnionego wizerunku może nas ograniczać i unieszczęśliwiać. W takich sytuacjach ludzie mają tendencję do skupiania się na minusach brakach. Zamiast cieszyć się ze swoich mocnych i pięknych stron, mówi Anna Mochnaczewska-Dzik, psychoterapeutka z ośrodka psychoterapii i treningu osobistego Mentis w Warszawie. Zamiast głodzenia się ideału po prostu nie ma albo jest on wyłącznie wirtualny wykreowany przez specjalistów od Photoshopa. Każdy z nas ma jakieś niedoskonałości. Można katować się, stosować kolejne diety i robić operacje plastyczne. Tylko że piękno to rzecz względna. Każdy mężczyzna zwraca uwagę na nieco inne aspekty urody twarz, oczy, dłonie. Gusta dotyczące wyglądu nie są tak jednoznaczne jak obowiązująca chwilowo moda. Niezależnie od trendów, lubimy osoby z poczuciem humoru, pewne siebie. Ważniejsze od wyglądu jest to, czy akceptujemy własne ciało. W końcu bardzo szczupłe kobiety nie zawsze odczuwają satysfakcję ze swojego wyglądu, uważają się za nieatrakcyjne. Stąd anoreksja i bulimia. Zarówno kompleksy, jak i wysoka samoocena wpływają na nasze zachowanie, życiowe decyzje i zadowolenie z życia. Dlatego warto dążyć do wzmocnienia poczucia własnej wartości, a kanony piękna i tak za chwilę się zmienią.